Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Modujemy z Nero. Dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj mod do Sonica Generations, którego nawet nie pamiętam nazwy, więc pozdro dla mnie. Zaraz sobie zobaczymy aktualnie, ale najpierw popatrzmy sobie na ten świetny hub world. Tutaj oczywiście jak najbardziej kredyty dla tych świetnych osób, które aktualnie zrobiły tutaj tą świetną rzecz. O kurde, oni mają tutaj na półce Sonica News, oh boy, jest nawet kurde chip. I inne gierki fajne. Sonic 2, Sonic 3, to co widzę. Dobre gierki. Sonic Generations, tak. Na telewizorze firmy Sonic. Z pozdro. Mogło być, nie wiem, pana Sonic, to wtedy bym naprawdę mocno śmiechnął, że tak powiem. O, nawet tutaj ładnie, pięknie lodóweczkę. Pewnie pełną chili dogów, ładnie, pięknie. Mamy tutaj szmaragdy, kurde. 7 Emeralds in Hand. Więc kurde, ładnie, pięknie, pierścionki. O, nawet są buty do stompa z Sonic Unleashed. Mówiąc o Unleashed, mam też moda dającego nam aktualnie tego. Zobaczcie, głos Jasona Griffitha i jej, mamy tutaj ładnie, pięknie, jak się ogrzać, uhuhu, więc tak. Bardzo w sumie ciekawym momencie się pojawił ten mod, w momencie kiedy jeszcze Sage sobie istnieje, czyli ostatni dzień. I ogólnie lato, a dostaliśmy taki dosyć zimowy poziom, więc to jest dosyć aktualnie ciekawe. Tutaj mamy ten poziom, dokładnie tak się nazywa mod Shivery Mountain Sides, więc szalona, długa nazwa. Jest to kompletnie oryginalny poziom. Nie grałem w niego jeszcze ani razu, więc jaram się, zobaczymy. Nie zdziwię się nawet jak poginę, bo ten poziom wydaje się dosyć kompleksowy. Widziałem aktualnie jego gameplay. I tak jak słyszycie aktualnie, ten poziom ma swój własny, oryginalny soundtrack, co jest po prostu prześwietne, zwłaszcza, że ten soundtrack jest, no, prześwietny. Kurde, naprawdę mi się strasznie podoba. I ten poziom moim zdaniem jest idealnym przedstawicielstwem, jak aktualnie poziomy w boost gameplayu, jeśli rzeczywiście już zdecydujemy się na boost gameplay, powinny wyglądać. Ja domagam się takich poziomów w Rangersach, naprawdę. Dokładnie tak. Przecież kurde, no spójrz, jakie to jest otwarte. Trolololo, piękna rzecz. I tak, nie grałem w ten poziom jeszcze ani razu, więc może być różnie, że tak powiem. Mówię, nie zdziwię się jak poginę, więc zobaczymy jak to będzie, że tak powiem. Okej, okay, ładnie, pięknie. Driftem. Coś nieco pamiętam level designu, bo oglądałem oczywiście tego moda na YouTubie przez całe bite 6 minut, jak to aktualnie widziałem. Po prostu oglądałem jak wryty i zbierałem szczenę z podłogi, przysięgam. O, damn, nice. Jest to tak świetnie zrobiony poziom, że to jest po prostu wow. O, damn. Okej, okay, i ciśniemy sobie tutaj. Żyćko, for win. Okej. Okay. O, damn, nice. Okej, okay, ledwo. Tutaj troszeczkę, mi to już powinna być, mamy momenty, w których nie tylko non-stop boostujemy, ale musimy też właśnie nieco poplatformować. Przypomina mi troszeczkę boost gameplay z Sonica Colors. Ja właśnie tam to lubiłem, że nie tylko boostowaliśmy, tylko w przeciwieństwie do Colorsów, tutaj mamy wszystko w 3D. Nie mamy ani jednego segmentu w 2D w tym poziomie, więc o mój Boże, tak. Więc to jest kolejna rzecz, którą należy podkreślić, jeśli boost gameplay to tylko w 3D. Znaczy, ja dopatruje się, dlaczego aktualnie 2D przydaje się Sonic Teamowi w boost gameplayu. Chciałbym kiedyś zrobić aktualnie film o tym, dlaczego uważam, że boost gameplay, wybaczcie, kręci mi się język, nie jest najlepszym gameplayem, który powinien reprezentować 3D Sonica. Dokładnie, oh fuck, dokładnie tak. Kiedyś to nadejdzie i wtedy wytłumaczę, dlaczego twierdzę, że aktualnie 2D powinno istnieć w boost gameplayu. Przynajmniej w tym, który aktualnie tworzy właśnie Sonic Team. Ale na razie nic to... O mój Boże. Okej, ledwo. I kurde, niu, ciśniemy, o boy. To jest świetne, Boże święty. O, dajcie wody, tutaj kompletnie to już dobrze wygląda. Patrzcie na to. Bo na razie się w miarę trzymam, na razie jeszcze nie zginąłem, więc hej, to jest coś. O, nie trafiłem, okej. Okej, najsik. A, fuck! Głupi Eggy, no. Miał gdzie to postawić. Okej, okay, dobra, ups. Okej. Okay. A, nie!
Okej, mamy pierwszą śmierć. Dopiero co mówiłem, że idzie w miarę dobrze. Cóż, było można się tego spodziewać, jak mówiłem, ten poziom jest dość kompleksowy, a ja w niego jeszcze ani razu nie grałem, więc... Było to do przewidzenia, nie powiem. No bo mam zero pierścieni, tak by the way. Nie żeby mi się to podobało, czy coś. Okej, dobra, fajnie. Okej, dobra. Mamy to. I mamy pierścienie. Do takiego, do takich poziomów też przede wszystkim przydałoby się lepsze sterowanie, moim zdaniem, niż mamy w Sonic Generations. Choć tutaj mamy jeszcze najlepsze ze wszystkich boost gameplayowych gier. Ale moim zdaniem powinno być jeszcze lepsze, bo jakby nie patrzeć... Głęb boost gameplay jest taki sobie, jeśli chodzi o sterowanie. Dobra, chyba nie mogę tam za bardzo boostować. Powinienem dać radę pobiec po wodzie bez Nie, nie dam rady. Wybaczcie. Tak, zapomniałem, że nie można. Dobra, to ja tam muszę się mieć na baczności, ale to jest tak, kurde, szybko nadchodzi. Gdzie ja jestem? A, z powrotem tutaj. Ej, no halo, to jest trudne. Mówię, z takim sterowaniem... Ej, ja mogę też pójść jeszcze tam. Tam była jeszcze inna droga. Okej, dobra, nieważne, udało się. Więc tak, nie spodziewajcie się czegoś w stylu jak, nie wiem, Sonic Central, gdzie tam po prostu typ... No, przechodzi to jak szalony. Ja to przechodzę pierwszy raz. No, nie jestem przygotowany na ogranie tego bez żadnego problemu, więc tego musicie się spodziewać aktualnie. O Boże święty, sterowanie w Sonic Generations Boost Gameplay ogólnie tutaj idealnie pokazuje... Ten poziom idealnie pokazuje, jak bardzo to sterowanie jest tutaj do dupy. O mój Boże, dobra. Whatever. Okay, tutaj mamy ścianę, która nas broniła, znaczy ścianę. Takie cuś. Okej. Ach, ta muzyka, jak ona jest świetna, naprawdę. Ja domagam się takiego soundtracku w Rangersach, przysięgam. Zero symfa takiego przegiętego, tylko takie coś poproszę. Mój Boże, tak. Okej. 10 pierścionków, forełem. O, dobra, nice. Kurde, co tu się dzieje? Okej, get out of here, panie. Podoba mi się tutaj, że jest sporo momentów z tym, z wall jumpem. Takich fajnych, malutkich momencików. Nie wiem, podoba mi się. Okej, Jezusie Mario. To sterowanie, naprawdę. Okej. Uff. Okej. I koniec. Boże święty, świetna rzecz. Tutaj mamy teraz jeszcze ekponów, kurde, szalonych. I ranga no B. Może być, moi drodzy, pobierajcie, bo to jest świetny mod, o mój Boże. Wiem teraz, co będę robił, będę próbował przechodzić ten poziom bez żadnej śmierci. To teraz będzie mój taki, że tak powiem, challenge. Tak więc, jak już powiedziałem, pobierajcie ten świetny mod. Jest to najlepszy mod ostatnich lat do Sonic Generations, naprawdę. Więc pobierajcie i bierzcie z tego wszyscy, znowu mi się kręci język. Nie jest dobrze, tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka Modujemy z Nero. To był dla was mod Sonic Generations Shivery Mountainsides. Dokładnie tak, ta nazwa, przysięgam. Tak więc, dzięki za oglądanie i na razie, do zobaczenia. See ya!